mszy świętej, że w tej katedrze przez wieki gromadzili się dworzanie. A na dworach królewskich, oprócz rzeczy dobrych, które się działy, były również takie rzeczy mniej dobre. Ludzie przez to, że mieli różne cele, byli często podzieleni między sobą, bo każdy chciał osiągnąć jakiś inny cel, łączyli się w grupy i czasem knuli intrygi. Być może oglądacie, ale pewnie w większości to wasze mamy, wasze babcie, dziadkowie oglądają taki serial Korona Królów. Tam doskonale widzimy, czym te intrygi dworskie były, na czym one polegały. One bazowały na podziałach, znaczy ktoś próbował rozgrywać, próbował swoje cele osiągnąć właśnie cały czas stale przez tworzenie podziałów. My i oni, ja i ty. I moi drodzy, dlaczego mówię o tych intrygach? Bo to nie jest coś, co się narodziło w średniowieczu, że powstały dwory królewskie i nagle zaczęły rodzić się intrygi. Bo dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że również faryzeusze, zwolennicy Heroda, uknuli taką intrygę przeciwko Panu Jezusowi. Przyszli do Niego już z bardzo konkretnym pytaniem. Oczywiście zaczęli klasycznie, jak to ludzie, którzy knują intrygę, zaczęli pochlebstwem. Powiedzieli: nauczycielu, znasz prawdę, wprawdzie nauczasz. Zaczęli pochlebstwem. Powiedzieli prawdę, ale tylko po to, żeby no, troszeczkę zjednać sobie Pana Jezusa do siebie. Ale On przejrzał ich zamiary. I zobaczmy, co robi Pan Jezus. Oni pytają Go, czy. Czyli, czy płacić te podatki Cezarowi, czy ich nie płacić. Dlaczego to pytanie było podchwytliwe? Dlaczego chcieli złapać Pana Jezusa w pułapkę? Otóż w Jego czasach Ziemia Święta Palestyna była okupowana. Rzymianie ją podbili, znacie to na pewno z lekcji historii, tu uczymy się o starożytności. Rzymianie podbili praktycznie cały basen Morza Śródziemnego, ale również Palestynę. I to był bardzo żywy temat, bo również wśród Żydów niektórzy mówili: dobrze, oni są, płacimy im podatki, będziemy mieć święty spokój, ale byli tacy, którzy mówili: nie wolno nam zapłacić jednego, dzisiaj byśmy powiedzieli, grosza, jednej drachmy, jednego denara. Nie wolno. I ci, którzy przyszli wystawić Pana Jezusa na próbę, doskonale o tym wiedzieli, że na tak postawione pytanie, czy płacić, czy nie płacić, nie ma dobrej odpowiedzi, bo albo zjedna sobie jedną grupę osób, albo zjedna sobie drugą grupę osób. I popatrzmy, co robi Pan Jezus. Jezus nie bierze jednej albo drugiej strony. Mówi bardzo prosto: przynieście mi denara. Pan Jezus już wiedział, o co prosi. W tym czasie w Palestynie było dużo różnych systemów monetarnych. Był system właśnie rzymski, tych okupantów. Był system żydowski, używano drachm. Znamy przypowieść o drachmie. I Pan Jezus doskonale wiedział, co na tym denarze pokaże, co chce pokazać. A co było na denarze rzymskim? Może widzieliście takie stare monety kiedyś, one bardzo się nie różnią od tych naszych. To znaczy jest awers i rewers, tak? Jest jedna strona, gdzie często jest twarz kogoś, jakiegoś władcy, a z tyłu jest najczęściej napis. U nas jest troszeczkę w naszych monetach podobnie. Z jednej strony jest jakieś graficzne przedstawienie, a z drugiej strony jest orzeł, tak? Godło naszego państwa Polski. Ale na monecie, na cesarskiej monecie, z jednej strony był rzeczywiście wizerunek cesarza Tyberiusza, który w tamtym czasie panował, a z tyłu był taki ciekawy napis: Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, co oznaczało po łacinie najwyższy kapłan. I Pan Jezus doskonale wiedział, co tam jest napisane. I On wiedział, że każdy, nawet taki Rzymianin płacący podatki, patrząc na monetę, na denar rzymski, będzie sobie przypominał, chcąc, nie chcąc, o Panu Bogu. Bo skoro na monecie rzymskiej był napisany najwyższy kapłan, no to musiał być tym kapłanem kogoś, jakiegoś Boga, jakiegoś bóstwa. A skąd taki napis na monecie, na denarze rzymskim? Otóż stąd, że Cezar był uważany za syna bogów i był pierwszym czcicielem. To, że nazywano kogoś Cezarem, oznaczało, że należało mu oddawać cześć boską. I Pan Jezus doskonale wiedział, że każdy, kto popatrzy na tą monetę, na jej rewers, na to Pontifex Maximus, będzie musiał pomyśleć o Panu Bogu, o bóstwach, ale na pewno tej sferze sakralnej. Moi drodzy, Pan Jezus nie chciał dać odpowiedzi albo. W rzymskim prawie jest to out, albo et, czyli albo,
albo i. On wybrał tą drugą opcję. Nie był za tym, żeby dzielić, ale był za tym, żeby łączyć. Nie chciał postawić kwestii albo Cezar, albo Pan Bóg. Powiedział: oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Panu Bogu to, co należy do Boga. I moi drodzy, w każdej grupie ludzi są podziały. Często one są robione według różnych kluczy. Nie, czasem być klucz narodowości, poglądów, nie wiem, różnych kulturowych kwestii. Ale często te podziały prowadzą do wrogości, do tego, że ludzie się wręcz nienawidzą, a niektóre podziały prowadzą wprost do wojny, do tego, że ludzie chcą przemocą przeprowadzić na swoją stronę, albo po prostu zniszczyć tą drugą stronę. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam postawę Pana Jezusa, że nie tędy droga. Że nie tędy droga. Nie zawsze jest tak, że jest odpowiedź albo, albo. Trzeba szukać. Pan Jezus nas tego dzisiejszej Ewangelii uczy tego et, i, żeby to, co dobre, oczywiście starać się zachowywać. Pomaga bardzo to, co zrobił Pan Jezus, czyli pewne wzniesienie się ponad te podziały i szukanie tego, co łączy. Takim krótkim, czy może trochę przydługim wstępem chciałem doprowadzić do naszej patronki, która nas tutaj zgromadziła, bo oczywiście przy ołtarzu Jezusa Chrystusa gromadzimy się w imię Pana naszego, Pana Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby nam objawić Boga, ale zgromadziła nas również tutaj jedna osoba, święta Jadwiga, królowa. O królowej Jadwidze napisano w kronikach, że łączyła królestwo ziemskie z Chrystusowym, że ona w swojej osobie scaliła ziemskie królestwo z królestwem Chrystusowym. Jak to się stało? Święta Jadwiga na pewno słuchała czy czytała tej Ewangelii, którą my dzisiaj usłyszeliśmy. Jej również zależało na tym, żeby oddać cesarzowi to, co cesarskie, a Panu Bogu to, co boskie. Ale ona, jej sytuacja była zupełnie wyjątkowa. Ona przecież była tym władcą, była królem. Mówi na nią królowa Jadwiga, ale pójdziemy po mszy świętej do jej relikwiarza i zobaczymy Sanctae Hedwige Rex Polonie, nie Regina, Rex, król. I ona potrafiła scalić to królestwo ziemskie z królestwem Chrystusowym. Jak jej się to udało? Otóż świadectwa mówią, że wszystkie decyzje, jakie podejmowała, wszystkie, starała się wcześniej przemodlić. Klęczała godzinami przy tym krzyżu i starała się w krzyżu Chrystusa zdobyć mądrość, która pozwoli jej odpowiednio podejmować decyzje, rządzić. Patrząc na Jadwigę, też trzeba pamiętać o jednym. Jadwiga nie była taką, nie wiem, cukierkową postacią. Często widzimy tą Jadwigę jako dziesięciolatkę, gdy zostaje królem Polski, czternastolatkę, gdy tam wychodzi za Jagiełę. Ale świadectwa podają, że miała bardzo taki twardy charakter, miała temperament. Nie jeden z pisarzy napisał, że ta Andegawenka duchem i istotą swoją całą nie była wcale jakąś trwożliwą gołąbką, jakimś potulnym jagnięciem, które daje sobą kierować bezmyślnie i biernie. Całe jej życie dowodzi, że zawsze umiała chcieć i wiedziała doskonale, czego chce. I moi drodzy, to jest bardzo ważna nauka dla nas. Jeżeli jedną rzecz powinniśmy zawsze, tak mnie uczono, jak byłem dzieckiem, jedną rzecz zapamiętać z kazania, to dobrze było, żebyśmy to zapamiętali. Nie? Panu Jezusowi zależy na tym, żebyśmy znali, wiedzieli, czego chcemy i umieli wiedzieć, co chcemy i umieli to realizować. Czyli musimy najpierw nazwać swoje pragnienia, o co mi tak naprawdę wchodzi w tym życiu. I potem rzeczywiście przez swoje wybory, przez te cele, które sobie założyłem, mniejsze, żeby osiągnąć ten większy, żeby rzeczywiście dojść do sukcesu ostatecznie dla nas ludzi wierzących do nieba. Jadwiga wiedziała, zawsze umiała chcieć i doskonale wiedziała, czego chce. I myślę, że to jest jeden z takich elementów, rysów jej osoby, który jest bardzo ważny dla każdego z nas, a szczególnie dla was, młodych. Bo niektórzy dopiero zaczynają podstawówkę z tego, co widzę, niektórzy może już kończą, niektórzy są w liceach, będą się coraz bardziej profilować, wybierać tą swoją drogę życia. Doskonale pamiętam też kolegów z klasy w liceum,
Gdy zastanawialiśmy się, co teraz, nie? Jaki kierunek studiów, wiadomo, mieliśmy profile. Nie? Ja byłem na biochemii, a zostałem księdzem. No i to tak, tak jest. Ale często zadajemy sobie to pytanie już nawet w podstawówce, tak? Pod koniec szkoły, gdzie, jak. Bardzo ważne jest wiedzieć, czego chcę i potem umieć to realizować. I myślę, że dzisiaj w czasie tej Eucharystii warto popatrzeć na świętą Królowę Jadwigę właśnie w ten sposób. Nie trzeba patrzeć na naszych świętych tylko jako na orędowników. Oczywiście są naszymi orędownikami, u Pana Boga modlą się za nami. To powtarzamy w litanie, módl się za nami, Jadwigo, módl się za nami. Ale przede wszystkim powinniśmy ich podpatrywać, co w ich życiu się stało, że osiągnęli tę świętość, swoje życie zrealizowali. To jest szalenie ważne i myślę, że dzisiaj akurat warto zwrócić uwagę na to. Wiedzieć, czego się chce. Umieć chcieć i wiedzieć, czego się chce. Jeżeli to jest oczywiście zgodne z wolą Pana Boga, jeśli to jest moralnie dobre, to za tym podążać. Bo być może, gdy ja sobie uświadomię, czego chcę, kim chcę być w życiu, co chcę osiągnąć, to okaże się, że te moje pragnienia są zbieżne z pragnieniami Pana Boga i okaże się, że odnajdę swoje powołanie i będę je w życiu realizował. Bo o to w życiu chodzi. Jeśli mamy pytać o szczęście, to właśnie to jest szczęście. Nie? Odnaleźć to, czego w życiu chcę i modlić się o to, żeby to rzeczywiście było to, czego ode mnie chce Pan Bóg. Bo wtedy ta wola Pana Boga spokrywa się z moją i możemy dążyć do tej świętości. Dobrze, prośmy Pana Boga w czasie dzisiejszej Eucharystii, patrząc na przykład świętej Jadwigi Królowej, ale też na tą dzisiejszą Ewangelię. Prośmy o to, abyśmy zawsze starali się dążyć do jedności, ale żebyśmy zawsze również umieli chcieć, przede wszystkim znali swoje pragnienia, to co chcemy osiągnąć i umieli je z pomocą Pana Boga, z pomocą Jego łaski realizować.